Byli tych Niemców, ale byli dobre te policjanty. Jeden był dobry taki, że jak Żydów przypędził, kazał im robić, a sam przyszedł do nas do mieszkania i czytał sobie książki. Bo ja blisko mieszkała tego lasu, to bliziutko o to. To czytał książki i mówi, oni tam będą pracować, mówi. To był Ukrainiec. To był Ukrainiec. Byli inni ukraińskie policjanty, to strasznie raz Żyda bili, że on tak krzyczał, że mnie, ja nie mogłem słuchać. To znaczy inny, już nie ten, bo oni się zmieniali. Tam gdzieś była ukraińska ta policja była, ja tam nie wiem gdzie, czy w Trościańcu, czy na Kozakach oni stali, ja nie wiem skąd oni byli. Ale tych Żydów przypędzali do nas, do lasu, żeby buki ścinali. A gdzie oni wywozili, czy oni do Słuczowa to wywozili to drzewo, czy gdzie, ja nie wiem tego. O, to tyle mogę wam powiedzieć, reszta pytać. A ludzie z wioski pomagali Żydom? Tam taka wioska była na Kozakach, to ja nie wiem, a u nas taka wioska była maleńka. Że jak trzeba było, przyszedł do nas w nocy Żyd, prosił mamy, żeby go przychowała. Mama mówi, że nie, bo się boi, ale chleba mu dała. Dała mu kawałek chleba i mówi, idźcie sobie, ja mam dziecko. Ja mówię, ja się boję, bo mnie zabiją za was i już. I on gdzieś poszedł. A gdzie poszedł, to ja nie wiem, bo ja nie widziała, bo była noc. A ja jeszcze mała była, co ja tych lat miała. Jak tu przyjechałam, miała 17, a tam, to dzieckiem byłam jeszcze.